Różne tematy, Królestwo Ojca, samopoznanie. Jeden z głównych tematów Ewangelii Tomasza jest Królestwo Ojca i jest określony głównie przypowieścią właśnie, niedosłownie. To samo jest właśnie w Ewangeliach synoptycznych też. Jest to skarb w polu, mnoży się wśród ludzi, jak ziarno gorczycy, jak drożdże w cieście. Jest to perła wielkiej wartości. Królestwo Ojca jest transcendentalna rzeczywistość, która jest w nas. Nie jest to w niebie, nie jest to w morzu, to jest coś, co znajduje się w nas. I jest doświadczalna, kiedy poznajemy siebie. Oczywiste? Może nie. Gdyby to było, to może nie potrzeba byłoby rozmawiać tyle o tym. Ale rzeczywistość nasza jest, że to, co jesteśmy świadomi głównie, jest to, co można nazwać nasze małe ego. To jest zespół naszych myśli, emocji. My nie znamy innej rzeczywistości. To małe ego to zachowuje się jak król. Można powiedzieć i właśnie wielu autorów kpiło się, że to jest to ego, co mówi, ja jestem Bóg i nie ma innych poza mną. Dlaczego ego mówi tak? Dlatego, że nie zna innych ego, nie zna jaźni właśnie, nie zna tego królestwa niebios. Teraz, a więc w nas jest takie pęknięcie. Jest ego, co my znamy i jest ta rzeczywistość, którą nie znamy. I czy jest możliwe właśnie połączyć to i tamto? I żebyśmy byli uzdrowieni i nie rozdarci na różne strony właśnie. Bo jesteśmy bardzo często świadomi tego, że w nas jest wewnętrzny konflikt i zazwyczaj my dajemy sobie radę, kiedy naprawdę nie dajemy sobie rady, to idziemy na terapię. I czasami to pomaga, czasami nie pomaga. Jestem zdaniem, że to zależy od sytuacji. Ja skorzystałem kiedyś bardzo dobrze właśnie z terapii, ale w każdym razie poszłem do terapii, dlatego że miałem po prostu tyle wewnętrznego konfliktu i nie mogłem sobie dać rady. Teraz zacznijmy właśnie i zobaczmy, co Ewangelia Tomasza mówi o tym konflikcie w nas i w jaki sposób ten konflikt może być rozwiązany. Logion 22, bardzo ciekawe. Jezus widział małe dzieci pijące mleko. Oto powiedział swoim uczniom, ci malcy, którzy piją mleka, są podobni do tych, którzy wchodzą do królestwa. Jest bardzo podobne na scena w Ewangelii świętego Marka i Mateusza. Tam też były dzieci i Jezus przedstawił ich i powiedział, tacy właśnie pozwólcie, żeby do mnie przyszli, bo to przecież z takich jest Królestwo Niebieskie. Ale tutaj trochę inaczej, bo tutaj Jezus widział dzieci pijące mleko i wskazał na nich, mówiąc, że to są ci, którzy wchodzą do królestwa. Podobnie tacy. Powiedzieli mu, a więc będąc dziećmi, wejdziemy do królestwa? Jezus im powiedział, kiedy z dwóch sprawicie jedno, i jeśli zrobicie wewnętrzną stronę jako zewnętrzną i zewnętrzną jako wewnętrzną, a górną stronę jako dolną stronę. I kiedy uczynicie tak,
aby to co jest męskie i żeńskie stało się jednością, aby męskie nie było męskie i żeńskie nie było żeńskie, kiedy utworzycie oczy w miejscu oka i rękę w miejscu ręki i nogę w miejscu nogi i obraz w miejscu obrazu, wtedy wejdziecie do królestwa. Jak z wieloma tymi logionami trzeba popatrzeć na wszystko i symbol jako symbole i spytać się, jaka jest rzeczywistość, która kryje się za tymi obrazami, które nasz mistrz właśnie przedstawił tam. Żeńskie i męskie, żeby się stało jednym. No, my nazywamy to hermafrodyta. Dosłownie, czy o to chodziło? Na pewno nie. W tych czasach, kiedy Jezus żył, było przekonanie i to właśnie w filozofii platonicznych i w innych szkołach filozoficznych i na pewno był bardzo dobrze odczytany właśnie w te pola, że człowiek jest stworzony z rozumu, jego logos, czyli to, co jest rozum, i duch właśnie, co można powiedzieć eros. A więc były te dwa bieguny w człowieku. Jedno przedstawiało właśnie jaźń i druga przedstawiała właśnie nasze ego i ta rzeczywistość właśnie, która jest nam najlepiej znana. I tutaj, że wielka tragedia stała się właśnie w ogrodzie tym w raju, tak jak w Księdze Rodzaju, i było wyrażone symbolicznie jako oddzielenie Ewy od Adama. Że Ewa wyszła od Adama i właśnie kontakt był zerwany. I człowiek, Adam, który najpierw i przed tym właśnie był i miał i męską, i żeńską płeć, właśnie było to rozdzielenie właśnie. Mamy w rezultacie tą dzisiejszą sytuację, kiedy jest ego i duch i jest to pęknięcie po prostu. I to, co Jezus mówi, jest, że trzeba te dwa znowu przywrócić do siebie, że męskie i żeńskie muszą się stać jednością. To, co było oddzielone, musi być znowu połączone. Ale to nie tylko chodzi właśnie o, nie chodzi tylko o duch i umysł, żeby duch i umysł właśnie razem połączyć, ale wszystkie inne przeciwieństwa w nas i jest ich wiele. Teraz popatrzmy na Logion 11. Jezus powiedział: to niebo przeminie i to, które jest nad nim, także przeminie. Zmarli nie mają życia, a żywi nie umierają. W dniach, w których zjedliście nieżyjące, daliście im życie. Kiedy wejdziecie w światło, co uczynicie? W dniu, kiedy byliście jednym, staliście się dwoma. Teraz zaś, będąc dwoma, co uczynicie? Tu jest ciekawa rzecz. Oczywiście jest znowu mowa, że jesteśmy podwojeni, że mamy
jakby dwie natury, i które niedobrze rozmawiają jeden z drugim, ale też kiedyś byliśmy zjednoczeni. A kiedy byliśmy zjednoczeni? No, chyba można powiedzieć tam, skąd przyszliśmy na świat. Przed naszym urodzeniem właśnie, kiedy przed naszym przejściem świata, byliśmy zjednoczeni. Przyszliśmy na świat, co jest właśnie określane jako ten eon, bo eon to jest druga nazwa właśnie na świat i na rzeczywistość, która się wyłania właśnie z pełni i którą my tutaj poznajemy i gdzie żyjemy. A więc byliśmy kiedyś zjednoczeni i teraz jesteśmy podwojeni. A teraz co mamy robić właśnie? Jezus zostawił to jako pytanie. W poprzednim legionie mówił, że musimy zjednoczyć męskie i żeńskie, to co jest na górze, na dole, na lewo i na prawo, i stanie się znowu jedność. Nie chodzi tutaj o staniem się niemowlętem właśnie. Ale jakoś niemowlę i to dziecko pijące mleko przedstawia właśnie obraz tej oryginalnej jedności, która była stracona i którą w pewnym sensie musimy odzyskać, tylko nie w banalny sposób, stanąc się nieprzytomnym niemowlęcem, co właśnie czasami mówiono, że starość to jest drugie dzieciństwo właśnie. Nie chodzi o to, ale chodzi o to, że nasza świadomość od czasu urodzenia rozróżniła się na różne bieguny i różne jakości i musimy właśnie integrować te wszystkie jakości w siebie i stać i przy końcu, żeby każda miała relacja z drugą, żeby te konflikty właśnie ustały. I wtedy jesteśmy gotowi i wtedy właśnie wchodzimy w królestwo. O to chodziło właśnie. Teraz jest jeszcze następne, numer 70. Jezus powiedział: jeśli urodzicie jedynego w waszych sercach, on was udoskonali. Jeśli nie wyprowadzicie tego jedynego w waszych sercach, to czego nie wyprowadzicie z waszych sercach, właśnie was zniszczy. Obraz, który jest przedstawiany w tym legionie, jest tworzenie jedności. Nasze zadanie jest, żeby stworzyć właśnie z różnych przeciwieństw jedność. Psycholog Carl Jung właśnie, zajął się tym tematem. Można powiedzieć, że to jest główny temat psychologii głębi. Jest właśnie, w jaki sposób można powiązać te różne emocje, myśli, jakości, które są w nas, które staną w przeciwieństwach. Jak ustalić relacje pomiędzy nimi, żeby powstała się całość. I to nie jest łatwe zadanie, bo jesteśmy w naszej kulturze przyzwyczajeni do odrzucania niektórych rzeczy
które albo nam się nie podobają, albo mówiono nam, że są złe. A więc nie bądź łakomy, łakomstwo, odrzuć. Nie rób to, nie rób tamto. A więc to jest nasza kultura właściwie zachodnia, w której właściwie odrzucamy niektóre rzeczy w nas. Kiedy popatrzymy w siebie, w głęb siebie, zobaczymy, że najtrudniej dla nas jest właśnie przyjąć co naszą ciemność, to, co właściwie z wielu powodów, i niektóre są bardzo dobre powody, dlaczego odrzucamy te rzeczy. Ale w każdym razie musimy jakoś coś z tym zrobić, bo to, co odrzucamy, to nie znika. To siedzi tam u nas. I właśnie w momentach, kiedy są najbardziej niespodziewanie, ten cień zaczyna wyskakiwać i myślimy, że jakiś diabełek nas opętał. To nie żaden cudzy diabełek, to są nasze właśnie, to należy do nas. To jest po prostu ten cień, który my stworzyliśmy w czasie życia, odrzucając to, odrzucając tamto i odrzucając owako. Teraz, bo w nas jest, oczywiście są wszystkie bieguny są w nas i musimy jakoś poznawać te wszystkie bieguny i jakości, nawet te, które nam się nie podobają. Ten musimy poznać. To nie znaczy, że musimy robić zło. To nie chodzi o robienie zła, ale to jest właściwie o poznawanie zła. Że musimy poznać te rzeczy w nas. Ten gniew, który mamy, to musimy poznać, że to istnieje w nas. Bo jeśli nie poznamy, to wybuchnie i nagle będziemy zaskoczeni. Dlaczego się tak zagniewałem? Nie wiem dlaczego, żona jakoś źle postawiła tubkę pasty i nagle gniewam się na niej. Dlaczego to się stało? No, kiedy się mężczyzna i kobieta właśnie kłócą o pastę do zębów, to wiadomo, że chodzi o coś innego. To nie chodzi tylko o pastę do zębów w każdym razie. I Jezus właśnie to też określił, właśnie te sprzeczności, bardzo ciekawie w Logionie 89. Jezus powiedział, dlaczego myjecie zewnętrzną stronę kielicha? Czy nie rozumiecie, że ten, który stworzył wewnętrzną stronę, jest tym samym, który stworzył zewnętrznej strony. Znajdziecie to, ten logion też, wydaje mi się, Ewangelia Łukasza. Ale w innym kontekście Jezus kłóci się z faryzeuszami i mówi im, że są obłudnicy i że myją zewnętrzną stronę kielicha, a nie wewnętrzną i tak dalej. Ale to jest też dobre określenie, bo co się dzieje, bo tacy, którzy nie są integrowani i nie znają swój cień, oczywiście, że pokażą zewnętrzną stronę światu, ale jest jeszcze wewnętrzna strona. Nie ma kielicha, co nie miałby dwa strony, zewnętrzną i wewnętrzną właśnie. To jest też bardzo ciekawie opisane w Ewangelii Filipa, którą już omawialiśmy i jest numer 9 z Ewangelii Filipa, gdzie pisano, światło i ciemność, życie i śmierć, prawica, jak i lewica są braćmi. Nie jest możliwe ich rozdzielenie jednego od drugiego. Dlatego ani dobro nie jest dobre, ani zło nie jest złe, ani życie nie jest życiem, ani śmierć śmiercią. Dlatego każdy zostanie roztopiony i przywrócony do swego stanu pierwotnego.
Ci zaś, którzy zostali wyniesieni ponad świat, są nieśmiertelni w wieczności. Rozmawiajmy na moment o tych zdaniach. Oczywiście nie chodzi tutaj o politycznej prawicy i lewicy. Wydaje mi się, że chociaż to bardzo ciekawe, że tutaj prawica i lewica są braćmi. Niestety w polityce ani nigdzie indziej nie są braćmi. Ale chodzi o to, że tutaj mówimy o biegunach i nie można je rozdzielić. Świat, nie można mieć pojęcia światła, jeśli się nie ma pojęcia ciemności. I życie bez śmierci byłoby makabro. Wyobraźcie sobie, co by się stało i jak świat wyglądałby, gdyby nie było śmierci. Oczywiście nikt nie lubi śmierci. Zawsze żałujemy, kiedy ktoś kochany odchodzi. Ale to jest właściwie rzeczywistość nasza i w naszym świecie, że jeśli ma być życiem, musi być śmierć właśnie. Właśnie coś ciekawego właśnie czytałem o takim panu, który poszedł na taki wykład, kiedy i taki medytacyjny wykład, kiedy było takie właśnie taki program, żeby wyobrazić pokój na świecie. I był bardzo długi wykład, bardzo inspirujący, że jeśli wszyscy wyobrażają i stworzą obraz pokoju na świecie, to stanie się pokój na świecie. Bardzo dobry i ciekawy pomysł. Ale on poszedł do domu i w końcu zorientował się, że jest niemożliwie wyobrazić pokój na świecie. Bo co to znaczy pokój na świecie? Czy można wyobrazić piękne drzewa, czy piękne wioski, czy co? Jak wyobrazić pokój na świecie? Można oczywiście wyobrazić konflikt i wojnę, bo mamy obrazy wojny, ale obrazy pokoju to nie są takie proste właśnie. A więc można, jeśli jest pokój, to jakoś musi być też przeciwieństwo gdzieś, bo jest niemożliwe właśnie nawet wyobrazić pokój, jeśli się nie wyobrazi przeciwieństwo, co jest konflikt właśnie. A więc są te dualności i właśnie jesteśmy właśnie w tym świecie. To, co Ewangelia Filipa właśnie nam mówi, i to jest ciekawe, dlatego każdy zostanie roztopiony i przywrócony do swego stanu pierwotnego. A więc kiedy się te dualności i te bieguny są tylko w naszym świecie. Kiedy doświadczamy właśnie te rzeczy z punktu widzenia poza światem, w stanie świadomości, co można nazwać niedualnej, to wszystko znika. Widzimy relacje pomiędzy jednym i drugim właśnie. Nasz umysł, nasz ego, który i nasz analityczny umysł nie może pojąć to. Analityczny umysł zawsze zobaczy właśnie przeciwieństwa. Trzeba wyjść poza tym właśnie i spostrzec wszystko poza tym. Co można zrobić właśnie, kiedy człowiek właśnie może wejść właśnie w ten inny stan świadomości, kiedy może widzieć, w jaki sposób te rzeczy są właściwie zjednoczone.
Teraz jest inny cytat, nie z Ewangelii Tomasza. To jest cytat, nazywa się z dzieła, co się nazywa Dialog Zbawcy, też znak Hammadi, ale odnosi się do tego tematu bardzo dobrze, dlatego wybrałem go. I bo to chodzi tutaj o poznawanie cienia naszego. Kto nie zna dzieła doskonałości, nic nie wie. Jeśli ktoś nie stanie w ciemności, nie będzie mógł zobaczyć światła. Jeśli ktoś nie rozumie, jak powstał ogień, nie będzie w nim palił, ponieważ nie zna jego źródła. Jeśli ktoś nie zrozumie najpierw wody, nic nie wie. Po co mu chrzest w nim? Jeśli ktoś nie zrozumie, jak powstał wiejący wiatr, powieje w nim. Jeśli ktoś nie rozumie, jak powstało ciało, które nosi, zginie wraz z nim. A jak ktoś, kto nie zna syna, pozna ojca? A dla kogoś, kto nie pozna korzenie wszystkich rzeczy, pozostają one ukryte. Ktoś, kto nie pozna korzenia zła, nie jest mu obcy. Kto nie zrozumie, jak przyszedł, nie zrozumie, jak pójdzie i nie jest mu obcy ten kosmos i będzie upokorzony. A więc to znowu te słowa tutaj odnoszą się do potrzeby właśnie poznawania nie tylko światła, ale i ciemność. A więc nie tylko to, co w nas podoba się, ale właściwie zająć się tymi rzeczami, które nosimy, które odrzucaliśmy. I znowu mówię, że nie chodzi o to, żeby robić zło. Chodzi o to, żeby poznawać zło. To są zupełnie inne rzeczy. A więc to, że ja poznaję swój gniew i rozumiem, dlaczego i skąd się bierze mój gniew, to nie znaczy, że będę się więcej gniewał. Chyba wprost przeciwnie, bo kiedy poznaję gniew albo inne moje kompleksy, to wtedy rozumiem, dlaczego tak robię. I kiedy znowu będę czuł, że jestem gotowy, żeby wybuchnąć jak wulkan, to będę to zobaczę to i od razu powiem sobie, a już wiem, co się dzieje i dlaczego to się tak dzieje. To jest bardzo zasadnicze właśnie podstawę psychologii głębi tutaj i wiele innych systemów psychologicznych właśnie cierpią z tego. Teraz popatrzmy na numer 61. Jezus powiedział: dwóch spoczywa na łożu, jeden umrze, a drugi będzie żył. Salome powiedziała: kim jesteś, człowieku, i czyim synem? Usiadłeś na moim łożu i spoczywałeś przy moim stole. Jezus jej powiedział: jestem tym, który powstał z równego sobie i dano mi to, co jest ojca. Salome odparła: jestem twoją uczennicą. Jezus jej powiedział: dlatego ci mówię, jeśli ktoś jest cały, to będzie wypełniony światłem. Jeśli jest podzielony, to będzie pełny ciemności. Są niektóre warianty w Ewangeliach kanonicznych. Te słowa, jeśli ktoś jest podzielony, to będzie pełny ciemności,
ale jeśli wydaje mi się, Mateuszu, jeśli oko jest, jest same, to będzie wypełnione światłem. A więc są to warianty, ale są właśnie tam też. Ale tutaj jest kilka innych bardzo ciekawych rzeczy. I dwóch spoczywa na łożu. Jeden umrze, a drugi będzie żył. Nie wiem, co powiedzieć o tym. To jest bardzo ciekawe. A drugie jest to, co Jezus powiedział o siebie. Jestem tym, który powstał z równego sobie i dano mi to, co jest Ojca. W Ewangelii Prawdy, który dalej będziemy właśnie omawiali, jest wiele, sporo o nazwy Ojca i nazwy Syna. I to, że Syn nosi to tej samej nazwy, co Ojciec. Ojciec ma tą samą nazwę, co Syn. A więc tutaj też jest, Jezus mówi, że dano mi to, co jest Ojca. Jego imię. I też, że powstał z równego sobie. A więc to jest właśnie sposób, w którym Jezus powstał, jako odbicie Ojca. To jest ten sam obraz właściwie w teologii świętego Tomasza z Akwinu, właśnie kiedy rozważał o Trójcy Świętej i że Ojciec jest, że Syn jest właśnie odbiciem Ojca. A ciekawe jest, że to pojęcie było właśnie też w tym już pierwszym czy drugim wieku tutaj, kiedy mówił o siebie właśnie, że powstał z równego sobie i dano mi to, co jest Ojca, a więc jest ta sama tożsamość. Salome odparła, jestem Twoją uczennicą i Jezus jej powiedział, dlatego Ci mówi, jeśli ktoś jest cały, to będzie wypełniony światłem. A więc musi być ta integracja. W psychologii Junga właśnie to, co my tworzymy, kiedy integrujemy wszystko w nas, wszystko, co jest świadome i co jest nieświadome, to, co, o czym wiemy i to, o czym właściwie nie wiemy, w taki sposób powstaje to, co on nazwał jaźń właśnie. I to jest, i kiedy jest, stworzymy właśnie tą całość, wtedy jesteśmy wypełnieni światłem. Inaczej jest ciemność. Inaczej jest konflikt i nieszczęść właśnie w nas. A więc to jest bardzo ważne, żeby stworzyć tą jedność właśnie w nas. I przedtem właśnie mówiono, że jeśli, i to było właśnie w tym poprzednim Logionie 70, jeśli urodzicie jedynego w waszych sercach, on was udoskonali. A więc udoskonali i wyleczy właśnie to pęknięcie w was. Ale jest też drugie zdanie, jeśli nie wyprowadzicie tego jednego w waszych sercach, to czego nie wyprowadziliście z waszych sercach, właśnie was zniszczy. A więc jeśli nie powstanie ta jedność w nas, no to będziemy dalej żyli w konflikcie. I umrzemy w konflikcie i to właściwie jest dosyć niefortunna sytuacja, po prostu nasze zadanie tutaj jest właśnie, żeby stworzyć tę jedność. Inaczej też mówiąc, że sytuacja pełna konfliktu
jest dosyć nieprzyjemna właśnie i bolesna sytuacja. I bo to, co jest w nas, może z nas zniszczyć. Ten cień, który jest niepoznany przez nas, może nas zniszczyć. I w wielu relacjach to jest to, co właściwie w końcu psuje relacje i skutek właśnie rozwodów i innych trudności w relacjach. To jest ten cień. To, że on ma cień, ona ma cień i jeśli on jest nas, jego cień, to ten cień działa przez niego bez jego wiedzy. To jest prawie tak, jakby ktoś był opętany i że zaczyna robić rzeczy, które właściwie wolałby nie robić, ale nie wie, dlaczego on to robi. Ale to robi dlatego, że są te właśnie jest ten cień, to, czego on nie poznał, co działa przez niego. I gorzej zaczynamy widzieć nasz cień w innych. I właśnie to było to, i to jest jedna rzecz, kiedy to się staje w jednostkach, a druga rzecz, kiedy to się staje w narodach. Na przykład w czasie II wojny światowej po prostu pod wpływem Hitlera i inni Niemcy zaczęli po prostu widzieć Żydów jako po prostu poniżej człowieka i zaczęli organizować ich eksterminację. Ale to właściwie skąd przyszła ta straszna zawiść i właśnie ta cała energia, żeby takie ohydne rzeczy robić? No, to była projekcja. Po prostu mieli swój własny cień, to czego właściwie im się nie podobało i to działało przez nich właściwie. I to widać w różnych sytuacjach właśnie, ale nie chciałem głównie mówić o polityce, ale o właściwie jednostki właśnie i w jaki sposób te słowa odnoszą się do jednostki. Teraz następny logion jest dosyć ciekawy, 57. I warto przeczytać. Znowu to jest jeden z powiedzeń przypowieści Jezusa, które znaczy od Ewangelii synoptycznych. Królestwo Ojca jest podobne do człowieka, który miał dobre ziarno. Jego nieprzyjaciel przyszedł nocą i wysiał chwast wśród dobrego nasienia. Człowiek nie pozwolił, aby oni wyrwali chwast. Powiedział im, jeśli wyrwiecie chwast, wyrwiecie z nim dobry wysiew. W dzień żniwa, kiedy chwasty staną się widoczne, one je wyrwą i spalą. No, kiedy chodziłem właśnie na lekcję komunii czy bierzmowania, powiedzieli nam, no to jest właściwie, chodzi tutaj o sąd ostateczny, to są dobrzy ludzie, źli ludzie, jednych wybrano na prawo, drudzy na lewo i tak dalej. Jedni pójdą do nieba, inni do piekła, gdzie będą się palić. Wydaje mi się, że można inaczej właśnie rozumieć ten tekst. Że to chodzi znowu i zachęcałbym was w ogóle do patrzenia na pisma sakralne, nawet Ewangelie tradycjonalne, kanoniczne i Ewangelie Tomasza w sposób przenośny, żeby patrzeć na symbole i wziąć je do siebie i pomyśleć, co to może znaczyć. Bo może są inne niż jedno znaczenie.
I nie zawsze właśnie to, co nam mówiono, to jest właściwie właściwy obraz, bo my możemy znaleźć dla siebie nawet głębszy obraz. I tutaj mamy dobre nasiono i złe nasiono. Nie wiadomo, skąd się złe pojawiło. No, nieprzyjaciel przyszedł nocą. Okej, nieprzyjaciel. A więc mamy, mamy dobre nasiono i potem nieprzyjaciel, który złego nasiona. Ale wyrosły razem. I znowu wydaje mi się, że chodzi o te dwa bieguny. I że wszystko jest dualnością właśnie w naszym świecie. I aż przyjdzie koniec eonu, kiedy wszystko będzie jawne, no po prostu jeden będzie z drugim. I musimy nie wyrywać jedno, dlatego że nam się to nie podoba, ale musimy właśnie czekać, aż w końcu przyjdzie czas, kiedy wszystko będzie jawne. Bo w tym świecie te dwa bieguny, jeden jest drugiemu potrzebny. Surowość, jak i miłosierdzie. Czy miłosierdzie jest jedyna jakość, którą powinniśmy mieć? No, kiedy każdy, który wychowuje dzieci, wie, że jest czas na miłosierdzie i czas na trochę surowości też, bo inaczej wychowamy potwory, gdyby to było tylko miłosierdzią. A więc te dwie bieguny są potrzebne i wszystko musimy uznać, że w naszej naturze właśnie jest to podwojenie. Logion 106. Jezus powiedział, kiedy z dwóch stworzycie jedno, staniecie się synami człowieka. I jeśli powiecie górze, góro, przesuń się, to się przesunie. Wydaje mi się, znowu jest wariant w jednych albo dwóch, Mateusz albo Marek może. Ale w każdym razie chodzi znowu o tym, że kiedy jesteśmy zjednoczeni, i kiedy jesteśmy wewnętrznie integrowani, możemy wspaniałe rzeczy robić. Kiedy człowiek nie jest wewnętrznie skonfliktowany, to może wielkie rzeczy robić i wielkie rzeczy tworzyć. I nawet powiedzieć, góro przesuń się i ta góra przesunie się. Siedemdziesiąt pięć jest o tyle ciekawy, że znowu mówi o samotnych. I w wielu logionach jest właśnie powiedzenie o samotnych. Jezus powiedział, wielu stoi u drzwi, ale tylko samotni wejdą do komnaty oblubieńców. Komnata oblubieńców jest obraz, który powtarza się w Ewangelii Filipa. I w Ewangelii Filipa jest wiele powiedziano o miejscu właśnie i sposób, w którym te przeciwstane bieguny się łączą. Kiedy to, co jest na górze, łączy się z tym, co jest na dole. To, co jest na lewo i łączy się właśnie z tym, co jest na prawo. Samotni to są ci, którzy już mają właśnie, są z pewnego do pewnego stopnia zintegrowani, ale tutaj właśnie mówi się o samotnych, są ci, którzy wyjdą właśnie na to ostateczne pojednanie. Jest wiele właśnie napisane, Ewangelia Tomasza niewiele pisze o tym, jak to pojednanie się staje. W Ewangelii Filipa raczej jest mowa o sakramentach,
o rytuałach i o właśnie znakach, które są, które Jezus nam zostawił, które pomagają właśnie w tych, w tym przedsięwzięciu, żeby stworzyć właśnie tej jedności. I właśnie jeden opis właśnie tego jest komnata oblubieńców. To jest uważane jako ślub, bo co się dzieje w ślubie? No, młoda para się pobiera, a więc mężczyzna i kobieta. A więc dlatego komnata oblubieńców jest obraz właśnie tej jedności, której szukamy. Jezus powiedział, to jest numer 84. Kiedy patrzycie na wasze podobieństwo, to się cieszycie. Kiedy zaś zobaczycie wasze obrazy, które powstały przed wami, które nie umierają, ani stają się widomi, jak wiele musicie znieść. Tu jest obraz kogoś, który spotyka się z rzeczywistością transcendentalną, coś poza tego świata. I że takie spotkanie jest dosyć emocjonalne, bo można powiedzieć, że to jest wielką rzeczą w każdym razie. Spotkanie się z, właśnie z aniołem, jak się tu nazywa. Anioł to jest też obraz jaźni. To jest obraz tej perły, której mamy w siebie, tej rzeczywistości, której poznajemy właśnie w tym świecie jeszcze i z której w końcu jednoczymy się. Jeśli nie na tym świecie, to na następnym świecie jednoczymy się i stajemy się całością. Ale Ewangelia Tomasza właśnie zawsze daje nacisk na tym, na to, co musimy w tym świecie robić, że to musi być dokonane tu i teraz, a nie czekać właśnie na następny świat. I teraz jest najbardziej szowinistyczny logion, który tyle kontrowersji właśnie zbudził. 114. Szymon Piotr powiedział: niech Maria odejdzie od nas, bo kobiety nie są godne życia. Jezus powiedział: popatrzcie, ja poprowadzę ją, aby wywołać z niej to, co jest męskie, aby ona stała się w sobie żywym duchem, podobna do was mężczyzn. Bo każda kobieta, która stanie się męską, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. To nie jest specjalnie popularny logion pomiędzy feministkami. I wiele kobiet ma zastrzeżenia do tego logionu, mówi, co to znaczy, że muszę być mężczyzną, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, że co mi brakuje, że jestem kobietą i tyle. Wydaje mi się, że trzeba trochę inaczej to rozumieć. O to chodzi. I spróbuję wam dać właśnie moją wersję, chociaż jeśli czytacie, znajdziecie komentarze o Ewangelii Tomasza, znajdziecie wszystkie różne warianty, jak rozumieć właśnie tą historię tego sporu pomiędzy Piotrem i Marią. Jest to bardzo ciekawa rzecz, że w wielu tekstach apokryficznych są spory pomiędzy Piotrem i Marią Magdaleną. Naprawdę się ma wrażenie, że Piotr nie bardzo jej lubił.
I ciągle miał zarzuty tego, że ona jest jakoś specjalna, chociaż jest kobietą. Oczywiście, że była specjalną, dlatego że była pierwszą, do której Jezus się pokazał po zmartwychwstaniu. I też była tą, która nie opuściła go pod krzyżem. A Piotr tymczasem wyrzekał się Jezusa i gdzieś uciekł. A więc jest zawsze ten spór pomiędzy tymi dwoma. Jest możliwe też, że po odejściu Jezusa, że Maria Magdalena miała jakąś ważną rolę, ale dlatego, że była kobietą i z punktu widzenia społecznego w tych czasach po prostu było niedopuszczalne, żeby ona pełniła tą samą rolę, co męskie właśnie apostołowie. Ale to są przypuszczenia, nie mamy żadnej historycznej zasady. Oprócz tego, że jest też Ewangelia Marii Magdaleny, bardzo ciekawa. I znowu tam są spory pomiędzy Piotrem i Marią, gdzie Piotr zaczął powiedzieć, co ty mówisz, to czy Jezus naprawdę powierzałby swoje słowa kobiety? A więc on znowu, Piotr, wychodzi trochę szomunistycznie. Ale wydaje mi się, że znowu, jak wielu rzeczy, trzeba podejść do tego z punktu widzenia symboli. I przeczytam wam bardzo ciekawy fragment z pism Klemensa Aleksandryjskiego. Klemens Aleksandryjski to był jeden z ojców Kościoła. Mieszkał w Aleksandrii około 150 lat naszej ery. Pisał obszernie o różnych rzeczach, o gnostycyzmie, o innych sprawach. I specjalnie ciekawiło Klemensa właśnie uczenie Walentyna Aleksandryjskiego, o którym wspomniałem. I jeden ze studentów Walentyna nazywał się Teodot. I Klemens Aleksandryjski cytuje właśnie Teodota, który opowiada sporo o Walentynie i o teologii Walentyny. I tutaj jest to tak zwane pismo, co nazywa się Wypis Teodota i Klemens właśnie pisze. Mówią, że tak długo jak ziarno jest jeszcze uformowane, jest ono potomstwem kobiety. A kiedy zostało uformowane, zostało zmienione na męskie i stało się synem oblubieńca. Nie jest już słaby, podlegając siłom kosmicznym, zarówno widzialnym, jak i niewidzialnym, ale po uczynieniu go męskim staje się męskim owocem. Jakoś mam wrażenie, że trzeba rozumieć ten logion kontrowersyjny w tym świetle, że w tych czasach i znowu filozofii platonijskich i tej, która krążyła w Egipcie i w Aleksandrii, żeńska natura była to, co dostarcza energię. A to, co dostarcza kształt, to jest męskie. A więc, żeby było życie, i żeby była żywa istota, musi być połączenie energii i kształtu. Energia sama bez kształtu nic nie może robić, nic nie może wyrazić. I kształt bez właśnie życia i energii nic też nie może robić, jest martwe. A więc musi być to połączenie pomiędzy żeńskim i męskim.
I tutaj właśnie było Szymon Piotr wypowiedział właśnie opinię w tych czasach, że kobiety to są same emocje, sama energia bez kształtu, a więc jakoś mają niedostatek. A to, co Jezus odpowiadał, to jest, popatrz, nie chodzi o tylko energię i emocje właśnie, ale musi być też kształt. A więc dopiero kiedy jest i kształt, i energia, jest życie. I dlatego mówi tutaj, że to, co jest słabe, żeńskie, podlegając siłom kosmicznym, zarówno widzialnym, jak i niewidzialnym, ale po uczynieniu go męskim staje się męskim owocem. I właśnie o to chodzi, że żeby była ta forma, ten kształt. No, ja właśnie tyle mam do powiedzenia właśnie o Ewangelii Tomasza, chociaż jest wiele legionów są, których nie umówiliśmy i moglibyśmy dalej rozmawiać o tym, ale jakoś myślę, że lepiej na razie przestać tutaj. Może macie jakieś pytania, może my zacząć małą dyskusję i potem trochę wam opowiem o Ewangelii Prawdy i o właśnie następne nasze spotkania. Ja miałbym, Pawle, takie techniczne pytanie o to słowo logion. Skąd on się wzięło? Bo tak nie cały czas używamy, a brakuje mi tego właśnie. No, greckie słowo. Takie powiedzenie. Po prostu powiedzenie. Powiedzenie. Tak, po jakiemu to? Proszę? Z jakiego to języka? Grecki. Okej. Okay. Logos oczywiście jest słowo. Mm-hmm. I logion to jest właśnie powiedzenie, tak. Słowa, można powiedzieć. Paweł, a ty powiedziałeś, że na początku, prawda, jakby to, co mamy w Biblii, w tym pierwszej księdze rodzaju, o tym stworzeniu człowieka i o tym rozerwaniu jego jedności poprzez właściwie pojawienie się płciowości, ale jednak tam mamy w tym tekście, chyba tym drugim, z tej drugiej tradycji, opowieść o tym, jak Adam mówi do Ewy w momencie, kiedy Bóg stworzył Ewę, ty jesteś kością z kości mojej i ciałem z mego ciała. Coś takiego mówi, czy właściwie tak, oczywiście. Tak, wyraża, tak, że jest tą jednak, że on dopiero tą jedność wtedy odnalazł w sobie właściwie. Poprzez tą drugą płeć, więc ja uważam, że jednak żeńskość i męskość są jakby częściami jednej całości, że jest ogromna komplementarność, tak? Tak. To jest tak jak ta energia, co powiedziałeś, energia i kształt, no to właśnie jest to, że dopiero była ta, on przeżył tą pełnię, Adam, w momencie pojawienia się Ewy. Tak, ja w ogóle nigdy nie chciałbym wejść w dyskusję to, czym jest męskie i czym jest żeńskie i w jaki sposób jedni albo drudzy podchodzą do tego. To jest temat, na których jest dużo atramentu wylane. Ja powiedziałbym, że chodziło tutaj
bardziej o przenośne znaczenie męskości i żeńskości. I że tak jak wszędzie jesteśmy w świecie, gdzie są przeciwieństwa, bieguny, no tak też mamy jakoś męskie i żeńskie spojrzenie na rzeczy. I jednak to są te trochę inne podejścia. Nie chciałbym zdefiniować, w jakim sensie są inne, ale to jest właściwie, są biologiczne różnice, chociaż tutaj wejdę naprawdę w pułapki, jeśli zaczniemy mówić o różnych wariantach, o których dzisiaj mówiono, ale w każdym razie zasadniczo, kiedy patrzy się biologicznie, to mamy właściwie, jest właściwie ta różnica. Tak. I całe szczęście. Oczywiście. Bo oczywiście. Sam powiedziałeś, prawda, że miłosierdzie i złość i to, że to wszystko jest spontane i ma jakąś rolę. Święty Franciszek też mówił, że moja śmierć, siostra moja śmierć, prawda? Tak. A z kolei Święta Teresa z Lisieux mówiła, że wszystko jest łaską. Czyli nawet to, że choruje, że jest zdrowa, że jest szczęśliwa, że jest wściekła, to wszystko jest łaską. Także myślę, że to jest ta tajemnica tego koegzystencji dobra i zła. No tak, tak, tak. Tak. Zupełnie się zgadzam, tak. Czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę, Gosiu. Ja jednak to inaczej trochę odczytuję, ale zupełnie nie w takim kontekście przeciwieństw związanych z płcią. Ja bym bardziej odczytała tak, o tym Legionie 114 mówiąc, że Jezus powiedział: popatrzcie, ja poprowadzę ją, aby ona stała się w sobie żywym duchem. Dlaczego on mówi żywym duchem? Bo oni znali tylko swoje takie męskie doświadczenie. Pewnie nie mieli takich doświadczeń, że kobiety podobnych rzeczy doświadczały. Ja bym tą płeć raczej widziała jako środek, a nie sens. Raczej bym patrzyła, popatrzcie, ja poprowadzę ją, aby ona stała się w sobie żywym duchem. Bo każda kobieta, która stanie się żywym duchem, bo każdy człowiek, który stanie się żywym duchem, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I płeć jest tylko takim podprowadzeniem ślepców. Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Pięknie powiedziałaś, zupełnie rozumiem. Moim zdaniem Jezus mówi tutaj, że to nie ma znaczenia, kobieta czy mężczyzna, że tak naprawdę w swojej istocie jesteśmy żywym duchem. Po prostu. I dlatego takie spory, jakiekolwiek tutaj w tym temacie, dla mnie są jałowe, bezprzedmiotowe. Tak. Zgadzam się. Tak, to bardzo pięknie. Tak. Bo on do nich mówi tak, jak oni w stanie są zrozumieć. Ale być może mówi zupełnie co innego. Tak. Prawda? Dziękuję ci
Gosiu, bardzo dobrze. Można o, to ja tobie bardzo dziękuję za wszystko. Zbyszek, miałeś coś? Tak, tak, coś miałem. Można? Proszę. Ja mam taką generalną refleksję, bo z tej formy twojej narracji, tak generalnie, to się trzeba strasznie napracować, żeby coś tak osiągnąć. Natomiast ja mam osobiste wrażenie, że to absolutnie nie tak. Że tak naprawdę to my się musimy, owszem, napracować w tym zakresie, żeby stworzyć warunki do tego, żeby de facto nic nie robić, żeby się całkowicie puścić, zrezygnować z myślenia, z koncepcji i żeby się działo po prostu, żebyśmy byli polem działania tego, co katolicy czy chrześcijanie generalnie nazywają łaską. Także trzeba się... Zbyszku. Całkowicie zrelaksować doświadczenie, że w takiej formie, że musi strasznie ciężko w pocie czoła pracować i myśleć i kombinować, żeby to osiągnąć. Wtedy będzie tym mniejsza szansa, że cokolwiek zaistnieje, że łaska. Zbyszku, wiesz co, w ogóle nie słyszymy ciebie dobrze i nie rozumiemy. Zadziała, mówiąc po chrześcijan. No nie wiem, to jest problem mojego internetu, no niestety. Mam wrażenie, że mówię o ważne rzeczy, ale no tak to działa u mnie dzisiaj technicznie. Okej. Okay. Zbyszku, czy mogę tak? Powtórzyć to, co zrozumiałem? Bardzo proszę. Więc o ile ciebie słyszałem dobrze, to mówisz, że właściwie musimy dojść do tego miejsca, gdzie nie wysilamy się, nie kombinujemy, nie próbujemy osiągnąć niczego i że akceptujemy łaskę, która jest nam dana. I taką, to, jaką jest. Tak. Taką tak? Łaskę, jaką akurat konkretnie jest. Dobrze. Jak mówisz, dana. Dobrze. Okej. Okay. Kompletnie teraz. Bez żadnego wysiłku. Bez tak. Wysiłku w pełnym. O to chodzi, tak. Zbyszku, okej. Okay. Czystym umysłem. Tak proponuję. Dobrze, dobrze. Okej. Ja myślę, że naprawdę trafnie powiedziałeś coś ważnego. Moim zdaniem, i ja zawsze mówię moim zdaniem, bo pierwsze, nie jestem duchownym. Nie jestem żadnym nauczycielem duchowym i nie zakładam żadnej sekty. Ja po prostu tutaj próbuję wyjaśniać jakiś wczesnochrześcijański tekst i przekładać na język polski. To jest moje zadanie. Oprócz tego to nie zajmuję się uczeniem duchowym, ale
moim zdaniem i w moim doświadczeniu ja mogę coś powiedzieć, że największe złudzenie jest to złudzenie, że chcę być czymś. Że chciałbym być czymś, czym nie jestem. I wydaje mi się, że bo problem jest, kiedy ja chcę stać się czymś innym, to od razu jest konflikt. Ja chcę być dobrym, ale jestem złym. No, to jest trochę taka przesada. Może ja chcę być kochający, ale nie jestem kochający. Rzeczywistość jest, że jestem egoistą na przykład. Dobrze? A więc od razu powstaje konflikt. I moim zdaniem to jest bardzo ważna rzecz właśnie i trzeba widzieć takie rzeczy. I że właśnie to, co się dzieje dzisiaj i ja ciągle spotykam ludzi, którzy chcą być oświeceni, którzy chcą jakoś być przebudzeni, którzy chcą właściwie znaleźć ścieżkę duchową jakąś, ale znowu moim zdaniem, i to jest, jak ja mówię, moje zdanie, to jest właściwie złudzenie, bo człowiek musi najpierw poznać siebie taki, jak jest i wszystko inne będzie mu dane. Dobrze? Zgadzamy się? Dobrze. A mogę ja na momencik? Proszę, Dorota. Ja sobie myślę, że to trzeba ogromnej odwagi, żeby poznać świat, który w sobie nosimy. I bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałeś, Zbyszku, że to się dzieje. Ja bym to przeniosła też na ten czas medytacji, że to jest taka szczególna chwila, w której możemy poznawać zarówno siebie, jak i Boga. I naprawdę trzeba ogromnej odwagi, ja tak ze swojego doświadczenia z kolei mówię, żeby za tym pójść. Bo wchodzi się rzeczywiście w bardzo osobistą rzeczywistość, nieznaną, którą poznajemy. I wydaje mi się też bardzo cenna taka przestrzeń, która się tworzy przez wspólnotę medytujących. Bo też mi się wydaje, że chodzi o jedność między nami. I to jest tak, że ta jedność się buduje równolegle. Budujemy ją sobie, tak jak powiedziałeś, Zbyszku, bez wysiłku, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dyscyplina pojęta nie jako napięcie, ale właśnie takie skierowanie uwagi, poznanie, jak ważne jest stawanie. Tu jest takie są też słowa, wielu stoi u drzwi, ale tylko samotni wejdą do komnatów oblubieńców. I wiele innych takich wątków było poruszonych, że po prostu taka, jak wewnętrznie jesteśmy ukierunkowani, co jest najbardziej pociągające, najważniejsze, to jest dyscyplina, jeżeli za tym idziemy. To nie chodzi o napięcie, nie chodzi o siłowanie się siłami, nie, tylko taką wytrwałość. O tym mówiłem. No. Ale ja bym to podkreśliła też właśnie, bo tutaj w zasadzie nie słyszeliśmy o tym, ale jak ważne jest spotkanie osób, które podejmują tą odwagę, wchodzą w tą odwagę. Na pewno łatwiej razem. Tak, powiedziałbym się tak. Łatwiej razem, ale każdy jest sam. Tak, ale właśnie, to, bo mi się bardzo podoba takie rozróżnienie, że sam, ale nie osamotniony. Tak. I dlatego, Pawle, bardzo dziękuję Ci za ten projekt, za te nasze spotkania tutaj, że możemy się wsłuchiwać w coś, co dla mnie jest bardzo takie, jakby to powiedzieć, ożywiające. Bardzo to wiele rzeczy,
właśnie przez symbole rezonuje i ja sobie bardzo cenię takie właśnie podejście. No, ja dziękuję Wam też za Waszą pomoc, bo właśnie jak widzicie, wydałem jedną książkę w tym roku i wydawca od razu poprosił mnie o dalsze Ewangelie. Powiedział, co z Ewangelią Tomasza i co z Ewangelią Prawdy. A więc zająłem się za te teksty, dlatego że wydawca poprosił mnie o nie. Jakoś spodobało mu się pierwsza właśnie książka. A więc, no i to, że w Polsce te teksty są właściwie niedostępne, przynajmniej nie w książce i nie w formie, której łatwo czytać. Jedyne przykłady, które mamy, są naukowe przykłady i nie są bardzo zrozumiałe, przynajmniej dla człowieka na ulicy. I dlatego chciałem, żeby były bardziej dostępne, bo moim zdaniem jest wiele bogatego właśnie w tych i wiele, z którego człowiek religijny może czerpać. Jeszcze mogę podnieść rączkę, Jurek? Proszę, Jurek, witam. Zapraszałem w zeszłym tygodniu wszystkich na... Omawialiśmy Ewangelię Mateusza, a konkretnie omawialiśmy temat Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego albo Królestwa Ojca. I to akurat nawiązuje do tego, co ty dzisiaj mówisz. Bardzo dobrze nawiązuje. Ty poruszyłeś tutaj takie wątki właśnie dotyczące tego rozumienia Królestwa Niebieskiego. Od razu wszedłeś w jedną tezę, stwierdziłeś, że Królestwo Niebieskie jest w nas, a to jest jedna z czterech nurtów filozoficznych, muszę powiedzieć. Znaczy ja się nie mądrzę, tylko powtarzam to, czego się nauczyłem na tym zeszłotygodniowym wykładzie od jezuitów. Więc to jest nurt duchowo-mistyczny, który mówi, że Królestwo Niebieskie to jest właśnie rozumienie tego, że Królestwo jest w nas. Jest jeszcze nurt eschatologiczny, który mówi, że Królestwo Niebieskie przyjdzie po jakichś tam katastrofach i Bóg się z nami rozliczy. Jest nurt eklezjalny, o nie eklezjologiczny, eklezjalny, który mówi, że Królestwo Boże jest zbudowane poprzez Kościół tutaj na ziemi, przez ludzi, którzy tworzą Kościół. Jest jeszcze nurt tak zwany polityczno-społeczny, który mówi, że Królestwo Boże przyjdzie, kiedy Jezus, prawda, jako Król zapanuje nad wszystkimi innymi królami i królestwami. Tych królestw na świecie mamy no, różne i przeróżne, tak? I jeżeli, że tak powiem, Pan Bóg, czy ten Jezus powróciwszy na ziemię, zapanuje nad pozostałymi królestwami, wszyscy uznają w nim króla, no to wtedy będzie Królestwo Boże. I teraz ten jezuita też nauczył nas właśnie, żeby nie myśleć jednokierunkowo, że te nurty filozoficzne po prostu się powtarzały w starożytności i że na przykład Mateusz, który ma, mówi najwięcej w swojej Ewangelii o Królestwie Niebieskim, on nazywa Uranium dosłownie, Królestwo Niebios. Ponad 52 razy wymienia ten termin i próbuje go wyjaśnić słowami Jezusa. Mówi o tym najwięcej dlatego, że on jest, ma te korzenie żydowskie i w Starym Testamencie jest sporo odniesień do tego Królestwa Niebieskiego. Żydzi nie używają właśnie, tak jak na przykład Marek czy Łukasz. Łukasz jest Grekiem, pamiętajcie. Łukasz mówi wprost Królestwo Boże, a Mateusz stara się właśnie omijać to, mówi Królestwo Ojca, Królestwo Niebieskie, Królestwo Niebios, bo oni po prostu nie chcą wymieniać tego imienia Boga Jahwe, dla nich to jest imię święte. I tak Mateusz mówi o tym najwięcej, ale najbardziej krąży i dlatego jest sporo nierozumień. Natomiast Jan, który jest mistyczny, mówi o Królestwie Ojca czy Królestwie Jezusa tylko 5 razy w swojej Ewangelii. Stara się w ogóle tego terminu jak najmniej używać. To jest bardzo ciekawe. Natomiast jezuita nam wyjaśnił, co, jeżeli te wszystkie nurty byśmy połączyli, te cztery nurty, próbowali robić jakąś jedną całość, niekoniecznie myśleć, że okej, Królestwo Boże jest w miast i to jest rozwiązanie, koniec kropka. Jeżeli byśmy pomyśleli, to co Jezus może nam chciał przekazać z Pana Boga? Być może to jest taka teza, tak najbardziej ogólnie, że po prostu Królestwo Boże jest, my możemy go doświadczać na ziemi wtedy, kiedy poddajemy się woli Pana Boga. Mówiąc krótko, zaczynamy, to się taki nurt też rozwija, oczywiście na przykład w Tomaszu Akempicie, jak się czyta jego porównanie łaski z naturą,
to bardzo łatwo tam, to są konkretne definicje, bardzo łatwo można wyznać, że człowiek ma swoją naturę, która jest no, generalnie grzeszna i niedoskonała, jest, ma swój ego, no tak został stworzony po prostu, taka jest natura i na to się nic nie poradzi. Natomiast łaska Boża zupełnie przeciwnie niż natura człowieka działa. I teraz sztuka polega na tym, żeby człowiek się nauczył współpracować z tą łaską Bożą, czyli wchodził powoli właśnie w to Królestwo Boże i poddawał się panowaniu Boga w swoim życiu. I tak jak mówiąc krótko, Jezus w momencie, kiedy 2000 lat temu przyszedł na ziemię, przyszedł po to, żeby nas nauczyć tego, jak swoją duchowość rozwijać, jak żyć duchowo. I on zapoczątkował tak naprawdę Królestwo Niebieskie na ziemi, ale on chciał nam różnymi przypowieściami i tym, co ewangeliści przekazali, on chciał tak naprawdę nam powiedzieć, że między niebem w cudzysłowie, a ziemią też w cudzysłowie panuje napięcie. Ono jest cały czas i to napięcie może być zniesione gdzieś tam pod koniec wieków, w momencie, kiedy on powtórnie przyjdzie i on stworzy tą jedność. Natomiast od momentu, kiedy on przyszedł już na ziemię, do momentu, kiedy on przyjdzie powtórnie i powoli to napięcie się znosi. I ono się znosi dzięki temu, że my współpracując z łaską Bożą uczymy się jednocześnie tego panowania Boga nad naszym życiem. I to jest taka, że tak powiem, głębsza filozofia. I warto też może... Okay. To jest to, co chciałem przekazać wam, że stąd się biorą te nieporozumienia. I teraz dużo łatwiej jest odnaleźć to wszystko w Ewangeliach tych czterech kanonicznych, i, bo nad tym ludzie już pracowali przez 2000 lat, no, jezuici też oczywiście mają swoje tam teorie, niż właśnie znaleźć to odpowiedź w tych Ewangeliach, nazwijmy to apokryficznych, gdzie sprawa jest jeszcze bardziej zagmatwana, bo tam wchodzi tak, ktoś tam napisał to w języku najpierw aramejskim, te przypowieści Jezusa, potem ktoś inny przetłumaczył to na syryjski, potem jeszcze ktoś inny przetłumaczył na wczesny. Okej, okay. Jurek, a teraz tłumaczyć jeszcze na polski i z greckiego jest, żeby było wesele. I teraz robi się tyle przekłamań, że naprawdę trudno jest dojść do prawdy rozumowo. Takie jest moje też zdanie. No i to, co Jurek, dziękuję. Naprawdę to, co powiedziałeś o królestwie, bardzo ciekawe. Zupełnie rozumiem, że są te cztery właśnie warianty i sposoby, w którym można rozumieć i to wiele komentarzów właśnie nawet Ewangelii Tomasza mówili, że widzą niektóre ślady tych. Ewangelia Tomasza generalnie nie zajmuje się eschatologią, jak zobaczyłeś. To jest po prostu ta gmina i to społeczeństwo, w którym to wyszło, to nie zajmowali się. A więc oni raczej powiedziałbym, że to, co oni chodziło raczej w tym tekście, ja nie mówię, co jest w innych tekstach, ale w tym tekście to właśnie to jest królestwo, co jest w nas i jest poza nami. I to jest królestwo właściwie.